Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj wariackie żniwa pod tytułem. Mamy 24 lipiec. Zaczynamy, jedziemy dokończyć żytko i może gryzienie przez żytka, bo za 2 godziny ma padać. Za 2,5 godziny dokładnie będzie burza. Widzicie, sąsiad wyjechał niebieskim rekordem. Ty pan Boguś. A my naszego smarujemy. Bo żeśmy nie przygotowywali go nic, bo na szybko, żeśmy stwierdzili, że będziemy kosić. Jechaliśmy tu szybko i działamy. Dawaj młody, będziesz mi pomagał. Podasz mi. Młody jest ze mną, brat. Czekaj. Lecimy z tematem. Te bańki z przodu wyjmij. Atakujemy. Stachu rzuca jeszcze jeden śmionek. Idziemy też to żytko dokończyć, co tam kosiliśmy, bo po 19 już ma padać podobno. No, także trzeba gonić, jedziemy. Sypiemy? Zaraz, uwaga, na paletę zostawiłem, ja wiem, paleciaka wszystko. A widzę właśnie. Ale będą ujęcia, chłopie. Obok siebie, Marian, dawaj pomożesz. Uuu, jak ci się ładnie przypali wydech. Dawaj paleciaka, podaj mi. No dawaj młody. Chodź tutaj, zaszykujemy. Chodź. O. Rzucaj. Dawaj. Paletę. Weź paleciaka na sztorc. Do góry. Napnij, no. O. Kładź. Dawaj baksa. Ale będą ujęcia.
Powiem ci, że już się takie mogą nie powtórzyć. Co? To z młody staniecie. Coś tam jest, tylko więcej wiatru by się przydało. Więcej wiatru by się przydało, ale tam wiele jest tam. Brawo, Orkito. Ta, bez kitu. Masz? Przez żytko? No to daj mu wiatru! Wiatru tam zamykaj się, to jak gdzie na powrót i tak jak piszą. Marian! Bo zaraz włączam header i nie patrzę! Dobra, o, jedziemy! Kto tam dzwoni? Złoty telefon.
Sita trzeba odetkać, bo tam jest trochę przytkane sito. O kurwa, ile wiatru leci. Jeszcze podkręciłeś wiatr, czy nie? Nie, bo wiatr bo gubi, kurwa. Bo gubi? No. Trzeba będzie sita przezbroić. Nie trzeba będzie. Czekaj, ja spuszczę go z obrotów. Nie trzeba sita przezbroić. Mówię ci, że trzeba dolne zamknąć bardziej jeszcze. Niech idzie na pokój. Pszenżyto, pszenica, we. Jęczmień, owiec, żyto, gryka, pszenżyto. Wal. Tam Boguś walczy. Zobacz jak lupie. Lupie. Gdzie to wczoraj prażyło i dzisiaj to? Testujemy. 12 i 5 będzie. 11. 11, suche te ziarno. Tu może, tu jest suche, a tu może, tam może być, wiesz, może się ruszyć, tu na piasku szybciej dosycha, wiadomo, nie? 13,9. Jedziemy. Dobra, tylko te sita, dawaj. Przezbrajamy.
nie udało się dojechać do końca. Zostało tyle, a już w zbiorniku jest tyle. Także jedziemy przesypywać zboże słuchutkie. Dobra, bo wyjadę poza. No pięknie idzie, tylko coś zaczął przegub skakać. Przegubko się zaczął skakać, znaczy się tłuc i niedobrze. Ale ściernia piękna. Ściernia piękna. Jaka tu ma? Żółciutka, piękna ściernia. Ale idzie nieubłagane. Kurde, młody mi zabrał telefon, bo nagrywał nam pana Bogusia, kosi na spoku. Pan Boguś, kurde, cały zbiornik nasiekał. A nie wyglądało to zboże w ogóle. Naprawdę. A tu pan Boguś nasiekał cały zbiornik tego zboża i pojechał, aż się wysypywało. Rozkładamy się. Dobra. Jedziemy i sypiemy na tulipkę. Napije się. Pięknie idzie. Chyba łypniemy to pole. Sprawnie idzie. Kurwa, no co za gówno śrubki robią z nakrętkami, że im pozakładali. Samokontrolującymi, one się porozkręcały, pourywały. O, chmura nadchodzi. Masakr. Zobaczcie, co idzie. Częstochowy. Już gdzie niegdzie kropkę posadził, ale walimy ile się da. Zamknęliśmy klapy zbiornika. Chcemy upaścić. No to się da, bo suche. Na szczęście na razie nie pada, i ale idzie chmura. Ja. Masakra. Sześćdziesiątka bizony, mierzymy wilgotność, jak tam złapało. Na szczęście szczelny jest ten zbiornik, to nic mu nie będzie, ale pompa. Masakra. Przeczekaliśmy no prawie godzinkę, deszcz przeszedł. I jedziemy wysypać to, żeśmy nagosili tak naprawdę. Bo tam nic nie jedzie. W zbiorniku mamy prawie, no pod okienku gdzieś było, ale się rozsypało jak jechałem. Jak jechałem kombajnem z pola, bo już z deszczem jechałem,
Dojechałem do końca pasek i tyle. Pan Boguś też już uciekł. Pan Boguś też już uciekł, schował maszyny, a my tu czekaliśmy pod wiaduktem, chociaż nam kombajn nie zmógł. Bardzo wyczyściliśmy go trochę z tych splew, także chociaż tyle, no jest plus jakiś zawsze. No i co? Do niedzieli pauza, jest poniedziałek dzisiaj, także cały tydzień będziemy robili przy wiacie, później przy kombajnie, mam parę rzeczy jeszcze do ogarnięcia, dokończyć malować hydro na farby brakło. Ja zaraz bateria padnie, jak się podoba odcinek, zostawcie łapkę i suba. Taki odcinek na szybko, żeby jechali szybko, przeżytko spróbować. Coś tam żeśmy ukosili zawsze i tak. Mojej kamery brakło, także zostawcie łapkę i suba, jak się podoba. Zrobimy odcinki, będziecie widzieli pewnie na bieżąco, także dobra. Landekę weź! Pan Boguś tu pokosił, dostałem pszeniczka. Także pan Boguś też szybko też chyba mi leci. Dobra. Sypiemy wszystko co jest. Suche 13,6% miało, także fajnie. Fajna wilgotność, także było nieźle. Całej chyba nie będzie. Mało braknie. Ale fajnie się rozsypuje samo, nie? Nie tak jak jęczmionek. No. Kolipka jest, ale i w takim czasie krótkim taką przyczepkę ujebać prawie to dobry wynik. Dobry wynik mi się wydaje. Do stodoły wjeżdżasz? Nie iść tam ci pomóc nic? No to ty idziesz się już kąpać, nie? Ty idziesz się już kąpać i na nockę. Dobra, no ja idę, przykryję go, wyjmę trochę tej słomy, wyjmę, bo ma padać, to wiesz. Przykryję ten header, tak to. Dobra, to kończymy, widzowie. Do następnego.